problemem Rafona, tak obiektywnie patrząc, jest to, że Rafon się odpala i patrzy na liczbę widzów. I jemu to ryje banie i on mówi, bo ja często byłem na streamach i on często mówił tak, że po prostu zamiast się skupić na kontencie, żeby wiesz, wymyślić jakiś fajny ten, to on się odpala i jakby narzeka, że jest mniej widzów, nie? Niż powinno być, i wiesz, i jakby skupia się na tym, że jest na przykład, nie wiem, 500 widzów zamiast 1500, nie? I jemu się odechciewa, stary, a no właśnie streamerka na tym polega, że nie powinieneś sobie fiksować głowy tym, tylko po prostu odpalać dobrego streama, dlatego ja na przykład chłopakom poradziłem, żeby nie patrzyli na liczbę widzów. Ja mam ukrytą liczbę widzów. Żeby sobie to wyłączali totalnie, bo to jest rycie bani po prostu. I tyle, no. To jest, ja już to kiedyś mówiłem tak naprawdę. I tyle, nie? I skupianie się na liczbę widzów tylko po prostu będzie ciągnęło w dół. No mimo że Rafon tam jest obrażony na mnie, to bez kitu, kurwa,